Nie jestem najlepszym mówcą, dlatego powiem krótko. Ostrygi i syrenki. Oysters and Sirens. Watch the stars glowing in the south. Overturned, I hold my head to ground. I miss my sky above the London rain. And bright frontiers beyond the Milky Way. One day in June, in grace you'd follow me. Never lunch, storming through these walls, made of glass, she's flying as she falls. Dziękuję bardzo. To był mój pierwszy raz tu. Zarówno tu na tej scenie, jak i tu z tym panem. Bardzo wam dziękuję. Pierwszy raz zagraliśmy razem. Dziękujemy, że możemy tu być. I teraz zagram utwór kolejny. To powiedz. Tak, to jest utwór nowy. Tak jak poprzedni. Dla mnie. To jest nowy utwór, raczej. Jego pierwotna, trochę inna wersja została opublikowana na moim SoundCloudzie solowa, ale trochę przekomponowałem ten kawałek i zagramy go teraz w wersji po pierwsze akustycznej, a po drugie
z wokalem Marzeny i po trzecie z trochę innymi fragmentami. Także trzymajcie kciuki. As long as you please, though there's nothing here to keep you. Soon you'll find that you're not so strong, and as I said, you might at this. You never know what hits you. You think that I have changed. It may seem it's time, it's different. But when you look away, I disappear. Zaraz będzie kolejny nowy utwór, taki już zupełnie nowy, którego właściwie prawie nikt nie słyszał. Nawet my go za bardzo nie słyszeliśmy. Ja chyba słyszałam. No, tak, tak. Ten utwór na pewno pani słyszała. Ze ściany. Ze ściany. Nosi tytuł Be Home Soon. Można powiedzieć, że czeka się na kogoś, żeby wrócił.
You say it's nothing, just another thing to be done. A rite of passage, it's another game to be won. So while you're away, just zachęci tą osobę, żeby wróciła jednak. Chyba nie od niej zależy niestety. No chyba nie. Dobra, zagramy teraz numer z mojego solowego repertuaru, który jest bardziej rozległy, niż by się mogło wydawać niektórym. Ale spokojnie, będziemy go śpiewać razem, tak? Nie panikujcie. To jest numer, który nigdy jeszcze nie był grany na żywo. Kolejny. Tak, dzisiaj, jak widzicie, jest wieczór utworów kolejnych. To jest taki mój osobisty, ten utwór to jest taki mój osobisty apel o porzucenie przesądów, dogmatów, a kierowanie się rozsądkiem, logiką i nauką. Myślę, że gdybyśmy wszyscy tak podeszli do życia, to żylibyśmy trochę w fajniejszym świecie. Moim zdaniem. Utwór nosi tytuł Secular. Ever since you were a child, you've been taught to believe in one thing. Try to decide for yourself if your intentions are pure.
pure. You should care if what you believe is true. How can you be so sure? Where's the proof that convinced you? Take your time to think it over. You're concerned to discover what's right. So when you make up your mind, do you go about it? Do you ignore the facts and always follow your feelings? How come you're so terrified? What is it that you might find once you use your reason? Państwa, na gitarze znany wam dobrze, niektórym z was przynajmniej, Łukasz Szymański, brawo!